Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Katarzyna Chwalenia i dzisiaj będę opowiadała o mięśniach i grawitacji, a tak naprawdę o wpływie braku grawitacji na nasze mięśnie. Taki temat wybrałam z tego względu, że od kilku lat badam molekularne mechanizmy chorób nerwowo-mięśniowych, głównie dystrofii mięśniowej Duchenna. Badanie te zaczęłam już podczas moich studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tamtym czasie też brałam udział w programie Fulbrighta, który teraz nazywa się BioLab, gdzie przez rok pracowałam na University of Virginia, badając tam mechanizmy molekularne, tym razem chorób nowotworowych. Potem po powrocie do Polski, po skończeniu studiów, przeprowadziłam się do Anglii, gdzie od 3 lat pracuję na Uniwersytecie Oksfordzkim. 2 lata pracowałam jako asystent, teraz od października ubiegłego roku jako student. I właśnie tutaj w Anglii kontynuuję moje badania nad dystrofią mięśniową Duchenna, nad potencjalnymi terapiami, ale tak naprawdę badam też podstawową fizjologię i biologię molekularną mięśni i dlatego dzisiaj taki temat, a nie inny. Generalnie mimo tego, że choroby nerwowo-mięśniowe i atrofia mięśni, jakie ma miejsce w środowisku braku grawitacji, to są jakby całkiem dwie różne sprawy. Jest dużo mechanizmów, które będą się tutaj zazębiać. I wydaje mi się, że zanik mięśni, atrofia mięśni w środowisku braku grawitacji to nie tylko jakby z perspektywy naukowej, ale też gdzieś z perspektywy społecznej jest jeden z lepiej znanych efektów lotów w kosmos, bo tak naprawdę kto nie kojarzy zdjęć astronautów wykonujących ćwiczenia oporowe czy biegających na bieżni. I te 2,5 godziny ćwiczeń, które astronautom jest jakby odgórnie przypisane dziennie, to jest 5 dni w tygodniu albo 6 dni w tygodniu, z tego co pamiętam, to jest jeden z najlepszych sposobów właśnie zapobiegania zaniku mięśni, atrofii mięśni, jeżeli chodzi o środowisko mikrograwitacji. Ale tak naprawdę ćwiczenia będą wpływały na wiele różnych efektów fizjologicznych i na wiele różnych konsekwencji lotów w kosmos, bo tak naprawdę, jak wiemy, medycyna kosmiczna zajmuje się wieloma ryzykami lotów w kosmos, jeżeli chodzi o nas, o naszą fizjologię, o fizjologię człowieka. Jest wiele czynników ryzyka, do których zaliczamy między innymi dystans człowieka od Ziemi, odległość człowieka od Ziemi, zamknięcie w małych przestrzeniach, nawet sam fakt, że środowisko kosmiczne zdecydowanie nie jest nam przyjazne, my jesteśmy przystosowani do życia na Ziemi i wszystko, co poza Ziemią jest dla nas dosyć groźne. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o grawitacji i promieniowaniu, które naprawdę będą miały też bardzo dużo efektów fizjologicznych i konsekwencji zdrowotnych na nasze ciało. I te konsekwencje, o których wiemy, wypisane są tutaj po prawej stronie i tak jak widać, dzisiaj będziemy omawiać naprawdę małą cząstkę tego wszystkiego, co dzieje się z ciałem człowieka podczas lotów w kosmos, czyli atrofię mięśni i konsekwencje mikrograwitacji na nasze mięśnie. I tak naprawdę zaczynając od początku, jak wiemy, nasz organizm zbudowany jest z miliardów różnych komórek, które będą przyjmowały różne kształty, będą przyjmowały różne rozmiary. Zdecydowana większość komórek w naszym organizmie to komórki jednojądrzaste, czyli będą wyglądały tak, jak tutaj pokazane. Jak myślimy o komórce, to myślimy o takiej mniej więcej sferycznej może strukturze, jest tak schematycznie myśląc o komórce, która ma centralnie zlokalizowane jądro komórkowe, otoczona jest błoną komórkową, oczywiście w cytoplazmie będą zlokalizowane różne organella komórkowe i komórki podobne do siebie będą tworzyły tkanki. Jeżeli przyjrzymy się tkance mięśniowej, widać na pierwszy rzut oka, że brakuje tutaj tego centralnie położonego jądra komórkowego, a jądra na tym zdjęciu akurat to jest przekrój poprzeczny przez mięśnie, wybarwione są na niebiesko i widać, że one lokalizują się tak mniej więcej w błonie komórkowej, w sarkolemmie i zdecydowanie jest więcej tych jąder niż jedno przypadające na komórkę. Jeżeli przypatrzymy się przekrojowi poprzecznego przez mięśnie, widzimy, że taka jedna komórka to nie jest gdzieś tam sferyczno-podobna struktura, ale tak naprawdę takie długie, długie, długie włókno mięśniowe, które będzie zawierało setki do tysięcy jąder komórkowych. I w ciele dorosłego człowieka jedna komórka mięśniowa to będzie jedno włókno mięśniowe, które może osiągać długości nawet do 42 cm w nodze dorosłego człowieka. Także skala troszeczkę może być tutaj troszeczkę inna niż
jeżeli myślimy o standardowej, że tak powiem, komórce. W naszym ciele mamy około 700 różnych mięśni szkieletowych. I mówię mięśni szkieletowych, bo tak naprawdę mamy trzy rodzaje tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa, czyli to, o czym dzisiaj, ale również tkanka mięśniowa gładka i mięsień poprzecznie prążkowany serca, które będą troszeczkę inaczej zbudowane. Ale patrząc właśnie na mięsień szkieletowy, widać, że zbudowany on jest z takich zgrupowań, które są tworzone przez właśnie te włókna mięśniowe. Tutaj jedno włókno mięśniowe jest pokazane na powiększeniu. Widać, że we włóknie mięśniowym będziemy wyróżniać jeszcze mniejsze struktury nazywane majofibrylami. I ktoś kiedyś zastosował taką bardzo fajną analogię, że jakby mięsień szkieletowy można porównać do kucyka, którego można zrobić z włosów. I jeżeli przypatrzymy się takiego kucykowi, to cały kucyk będzie jakby głową mięśnia, a każdy poszczególny włos będzie komórką mięśniową, jednym włóknem mięśniowym. Czyli tak wyobrażamy sobie mniej więcej nasze mięśnie szkieletowe. Oczywiście poza włóknami mięśniowymi w mięśniu będziemy wyróżniać również naczynia krwionośne, będziemy wyróżniać motoneurony, które są komórkami układu nerwowego, łączącymi ośrodkowy układ nerwowy z naszymi mięśniami, wysyłającymi sygnał do naszych mięśni. I taka bardzo ważna grupa komórek wspomagających mięśnie będą to komórki satelitarne, czyli komórki macierzyste mięśni, które usytuowane są pod błoną podstawną w naszych mięśniach. I te komórki, jest to taki rezerwuar komórek, które są zdolne do produkcji nowych włókien mięśniowych, bo tkanka mięśniowa jest ostatecznie zróżnicowana. Mięśnie, włókno mięśniowe nie podzieli się już na dwa, może co najwyżej obumrzeć albo pojedyncze jądra mogą obumrzeć, ale w razie gdyby jakieś włókno miało zostać zregenerowane, to właśnie komórki satelitarne mięśni tutaj schowane z tyłu aktywują się, dzielą się i poprzez fuzję będą tworzyły nowe włókna mięśniowe. Atrofia mięśni może mieć wiele przyczyn i definicją atrofii mięśni jest utrata masy mięśniowej. Jeżeli myślimy o lotach w kosmos, o środowisku mikrograwitacji, no to myślimy o atrofii, której przyczyną jest, w literaturze angielskiej określa się jako disuse, unloading, czyli jakoś tak bezczynność, odciążenie mięśni. I taka atrofia może mieć również miejsce na Ziemi, związane jest między innymi z leżącym trybem życia, z brakiem aktywności fizycznej, ale tak naprawdę na Ziemi przyczyn atrofii może być zdecydowanie więcej. I może być to wyniszczenie wskutek choroby. Możemy tu na przykład pomyśleć o anoreksji, AIDS, to są takie choroby, które będą przyczyniały się do atrofii mięśni. Uszkodzenie układu nerwowego, czyli odnerwienie mięśni, też będzie powodowało zanik masy mięśniowej. Leczenie takie jak chemioterapia również będzie prowadziło do atrofii mięśni. Jak wiemy, z wiekiem masa naszych mięśni i siła naszych mięśni również zanika i do tego mechanizmu odnosimy się jako do sarkopenii. Kolejną przyczyną mogą być właśnie wspomniane przeze mnie choroby nerwowo-mięśniowe i żeby usytuować sobie to wszystko jakoś w głowie, kilka faktów na temat dystrofii mięśniowej Duchenna, którą ja się osobiście zajmuję. Jest to choroba genetyczna sprzężona z chromosomem X, to znaczy chorują na nią tylko chłopcy. Mówię chłopcy z tego względu, że jest to choroba pediatryczna. Pierwsze objawy okazują się mniej więcej około 3-5 roku życia i jest to, są problemy z chodzeniem, taki troszeczkę dziwny, bujający się chód. Przyczyną dystrofii jest brak białka dystrofiny, tak jak widać tutaj na załączonym zdjęciu, u osób chorych dystrofiny całkowicie nie ma. Dystrofina jest dosyć dużym białkiem, 427 kilodaltonów, które zlokalizowane jest w błonie komórkowej włókien mięśniowych i pełni bardzo ważną funkcję, bo chroni nasze mięśnie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tak naprawdę każdy skurcz naszego mięśnia, każde poruszenie naszym mięśniem jest możliwe bez uszkodzenia włókien mięśniowych dzięki właśnie dystrofinie. I jak wspomniałam, u osób chorych tego białka nie ma i jeżeli przyjrzymy się znowu przekrojowi poprzecznemu poprzez mięśnie
U osób zdrowych, u osób na umiarkowanym etapie przebiegu choroby i osób z zaawansowanym przebiegiem choroby widać, że u osób zdrowych włókna mięśniowe generalnie są bardzo jednolite. Tutaj ciężko jest odróżnić jedno włókno mięśniowe od drugiego. Wszystkie mają podobny rozmiar. Jądra komórkowe zlokalizowane są pod błoną komórkową. Natomiast jeżeli patrzymy na etap umiarkowany przebiegu choroby, widać, że jest dużo większe zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wielkość włókien mięśniowych. To się wiąże z tym, że skoro nie ma dystrofiny, nie ma co chronić mięśnie przed degeneracją i z każdym skurczem mięśni niestety włókna będą zaczynały obumierać. Poza tym widać tutaj wyraźnie naciek komórek jednojądrzastych, które są odpowiedzią układu immunologicznego na degenerację, na obumieranie włókien mięśniowych. Też widoczne tutaj są włókna mięśniowe z pojedynczym, centralnie zlokalizowanym jądrem komórkowym, co mówi nam o tym, że to włókno zostało dopiero co zregenerowane, czyli uruchamia się proces regeneracji mięśni zależny od komórek satelitarnych, o których wspomniałam na początku. No ale jest to choroba, dystrofia mięśniowo uduszona jest chorobą progresywną i generalnie na zaawansowanym etapie przebiegu choroby niektóre włókna mięśniowe już tak naprawdę ich nie przypominają, bo jakby potencjał naszego ciała do regeneracji mięśni jest skończony i w momencie, kiedy degeneracja mięśni następuje ciągle, w pewnym momencie jakby zaburzenie, jakby regeneracja nie nadąża za degeneracją i dlatego niektóre włókna mięśniowe zostają zastąpione tkanką mączną, którą jak wiemy nie ma żadnych funkcji kurczliwych, czyli w konsekwencji mięśnie po prostu tracą swoje funkcje. I niestety dotyczy to nie tylko mięśni szkieletowych, ale również przepony, dzięki której oddychamy, i serca, które jest oczywiście centralne do naszego funkcjonowania. I niestety pacjenci z dystrofią mięśniową Duchenna umierają przedwcześnie. Jeszcze kilka lat temu było to przewidywane długie życia, było to około 20 lat. Teraz to się troszeczkę poprawiło ze względu na poprawę wsparcia oddechowego, ze względu na poprawę opieki nad pacjentami, ale mimo tego no, przewidywana długość życia to jest około 30 lat na ten moment. Leku nie ma w Europie, w Stanach jest zaakceptowanych kilka produktów leczniczych, w Europie nie ma na tą chwilę żadnego. I trzymając gdzieś z tyłu głowy to, jak wygląda atrofia mięśni w przypadku dystrofii mięśniowej Duchenna, przejdźmy do atrofii mięśni związanej ze środowiskiem mikrograwitacji. Tak jak wspomniałam, przyczyną tego zaniku mięśni będzie bezczynność, będzie odciążenie mięśni i tak jak powiedziałam, że taka atrofia może mieć również miejsce na Ziemi i związana jest na przykład z leżącym trybem życia. Dlatego tak wspaniałym modelem ziemskim, jeżeli chodzi o badanie tego rodzaju atrofii, są badania typu bed rest czy sucha imersja, które generalnie zasadę działania mają taką samą, po prostu mięśnie podczas tych badań nie są używane. W przypadku badań bed rest wykorzystuje się również przechylenie o 6 stopni głową w dół, które ma symulować dodatkowo zmianę przepływu płynów, która ma miejsce w organizmie ludzkim, w środowisku mikrograwitacji również. I generalnie są to takie bardzo dwa ciekawe modele, których wyniki, dzięki którym poznaliśmy bardzo dużo mechanizmów, jeżeli chodzi o atrofię mięśni w środowisku mikrograwitacji. Wydaje się, że właśnie ta sucha imersja jest troszeczkę lepsza w takim sensie, że wyniki uzyskane podczas takich badań bardziej odzwierciedlają to, co się faktycznie dzieje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niemniej jednak oba te modele są zdecydowanie użyteczne i zdecydowanie dobre. I tak naprawdę jak się zastanowimy, w jakim stopniu zachodzi atrofia mięśni w środowisku mikrograwitacji, to fajnie by było mieć jakiś jeden numer, fajnie by było mieć jakąś jedną liczbę, ale oczywiście tego nie ma, z bardzo prostych kilku przyczyn. Po pierwsze, każdy człowiek jest inny, po drugie, modele wysyłane na Międzynarodową Stację Kosmiczną, szczury, myszy,
C-Elegance, to też będą całkiem różne modele. Projektowanie tych badań będzie też całkiem różne, więc literatura jest naprawdę bogata, jeżeli chodzi o badanie procentowe atrofii mięśni w środowisku mikrograwitacji, ale nie ma takiego jednego numeru, który by nam mówił ogólnie, o ile te mięśnie zanikają. Co jest wiadome na ten moment, jest to, że atrofia mięśni rozpoczyna się już 6 godzin po odciążeniu mięśni, czyli powiedzmy 6 godzin po dotarciu na orbitę. Na poziomie molekularnym zaczynają zachodzić te pierwsze zmiany, które w konsekwencji będą prowadziły do zaniku masy mięśniowej, o których będę wspominała potem. I ktoś może się zapytać, czy początkowa masa mięśniowa ma wpływ na to, jak wielka jest, jak duża jest, w jakim stopniu zachodzi atrofia mięśni w środowisku mikrograwitacji. I ma, ale może nie w takim sensie, jakim możemy sobie wyobrazić na początku, bo tak naprawdę im większa początkowa masa mięśniowa, im więcej masy mięśniowej przed wylotem, tym większy zauważamy, tym większą atrofię zauważamy, co jest pokazane tutaj na wykresie B i na tym wykresie po prawej. Także jakby zwiększenie masy mięśniowej przed wylotem w celu zapobiegania atrofii mięśniowej nie jest dobrym rozwiązaniem. Co jest natomiast bardzo dobrym rozwiązaniem, są wspomniane już przeze mnie ćwiczenia i tu na wykresie A pokazana jest zależność długości biegania na bieżni od tak naprawdę zaniku mięśni i widać im dłużej, im dłuższa ilość czasu spędzona na bieżni, tym ten zanik jest zdecydowanie mniejszy. Tylko tak naprawdę zanik mięśni w środowisku mikrograwitacji nie będzie dotyczył wszystkich naszych mięśni, a będzie dotyczył głównie mięśni antygrawitacyjnych. To są takie mięśnie, które w środowisku ziemskim będą odpowiadały za to, że potrafimy stać w pionie, potrafimy chodzić, potrafimy siedzieć. Do grupy tych mięśni zalicza się prostowniki długie pleców, iliopsoas, czworogłowy uda, dwugłowy uda i mięsień płaszczkowaty, czyli mięsień soleus, który znajduje się pod mięśniem brzuchatym łydki. I jak przypatrzymy się osi grawitacji na tym zdjęciu, widać, że generalnie człowiek jest dosyć dobrze zbalansowany, bo oś przebiega przez podstawę naszego kręgosłupa, ale jak zobaczymy troszeczkę do dołu, widać, że przebiega ona przez przód piszczela i kończy się gdzieś z przodu kostki. Co to znaczy? Znaczy to, że soleus tak naprawdę w momencie, kiedy my stoimy, jest praktycznie non-stop aktywny. I wydaje się, że soleus w literaturze jest to mięsień jakby najważniejszy, jeżeli z grupy mięśni antygrawitacyjnych, bo większość badań właśnie badających atrofię mięśni w środowisku mikrograwitacji będzie badało dokładnie ten mięsień. I tutaj zaczynając od badań nad powierzchnią przekroju mięśni, widać, mamy porównane EDL, to jest prostownik długi palców, i wspomniany już przeze mnie mięsień soleus, to są badania, które zostały przeprowadzone na myszach, które poleciały w kosmos. I na pierwszych dwóch rzędach mamy pokazane myszy kontrolne. W trzecim rzędzie będą te myszy, które właśnie spędziły pewną ilość czasu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. EDL, czyli mięsień prostownik długich palców, nie jest zaliczony do mięśni antygrawitacyjnych, a soleus jest. I na pierwszy rzut oka widać, że w porównaniu do EDL powierzchnia przekroju włókna mięśniowego w soleusie i w porównaniu do myszy kontrolnych, no jest zdecydowanie mniejsza. Czyli generalnie zmniejsza się powierzchnia przekroju mięśnia, mięśnie jakby nie znikają, to nie jest tak, że one zaczynają obumierać, po prostu zmniejsza się objętość generalnie całego mięśnia. Generalnie będzie miało to znaczenie dla zmniejszenie powierzchni przekroju mięśnia będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o zdolność generowania siły, bo zmniejszenie powierzchni przekroju mięśnia będzie zmniejszało zdolność generowania siły. Żeby to zrozumieć, to wróćmy jeszcze na chwileczkę do włókna mięśniowego, które tutaj jest na kolor jasno-różowy zaznaczone. I tak jak wspomniałam na początku, włókno mięśniowe zbudowane jest troszeczkę z mniejszych struktur, majofibryli, które z kolei zbudowane będą z sarkomerów, czyli najmniejszych jednostek gorczliwych naszego mięśnia.
Jeżeli przypatrzymy się bliżej takiemu sarkomerowi, widać, że zlokalizowany jest on między dwoma strukturami nazywanymi dyskami Z i zbudowany jest z filamentów aktynowych na żółto, z filamentów miozynowych na czerwono oraz z titiny. Tak jak na marginesie titina, to jest też kolejne potężne białko, 4300 kilodaltonów, 393 egzony i generalnie w organizmie dorosłego człowieka wszyscy mamy około 0,5 kg titiny w sobie. Ale to tak na marginesie. Generalnie sarkomer, tak jak mówię, jest tą najmniejszą jednostką kurczliwą, która odpowiada za skurcz całego mięśnia. I w momencie, kiedy nasz mięsień się kurczy, białka sarkomerowe, filamenty aktynowe i miozynowe będą na siebie zachodzić. W momencie, kiedy nasz mięsień się rozkurcza, one będą się rozchodzić. No ale tak naprawdę, jak to się ma do zmniejszenia zdolności generowania siły? Bo im więcej sarkomerów, tym większą siłę będą miały nasze mięśnie. I tak naprawdę to jest proces wzrostu mięśnia. Czyli jak myślimy o wzroście mięśnia, przyroście masy mięśniowej, to tak naprawdę przybywa nam sarkomerów, które będą dodawane równolegle. Jeżeli myślimy o rozciągnięciu mięśnia, czyli jakby zwiększenia możliwości ruchowych naszego mięśnia, to sarkomery będą dodawane liniowo. I w momencie atrofii mięśni te sarkomery po prostu będą degradowane. Jeden po drugim sarkomery będą ulegać destrukcji, dlatego też będzie zmniejszała się powierzchnia przekroju włókna mięśniowego i w konsekwencji będzie zmniejszała się powierzchnia przekroju całego mięśnia, co przełoży się na zmniejszenie zdolności generowania siły. Na poziomie molekularnym mechanizmy takiej degradacji białek sarkomerowych są całkiem dobrze poznane i wiemy dzięki wielu badaniom, właśnie głównie na myszach, że mięśnie w środowisku mikrograwitacji są zdecydowanie mniej wrażliwe na czynniki wzrostowe, na stymulanty wzrostowe. Tutaj akurat pokazany jako przykład insulinopodobny czynnik wzrostu 1, który w normalnym środowisku, że tak powiem, aktywuje ścieżkę przekazu sygnałów, w środku której znajduje się białko mTOR, które jest białkiem odpowiedzialnym za włączenie ekspresji genów odpowiedzialnych za syntezę białka. I w związku z tym, że mięśnie są troszeczkę mniej wrażliwe na sygnały wzrostowe, ta cała ścieżka przekazu sygnału będzie mniej aktywna, czyli w konsekwencji spada synteza białek we włóknach mięśniowych. Z drugiej strony mamy podwyższoną degradację białek i to się dzieje na drodze kilku mechanizmów. Po pierwsze, zwiększa się poziom w środowisku mikrograwitacji, zwiększa się poziom wapnia w naszych włóknach mięśniowych, które uruchamia kalpainy. Z drugiej strony stres oksydacyjny, reaktywne formy tlenu, nadmierne produkowanie reaktywnych form tlenu, które jest też jednym z efektów lotów w kosmos, efektów fizjologicznych, jakie mikrograwitacja i inne pewnie czynniki mają wpływ na nasz organizm podczas lotów w kosmos. Te reaktywne formy tlenu będą po pierwsze uruchamiały kaspazy, a po drugie poprzez włączenie ścieżki przekazu sygnału, w którą zaangażowane są atrogeny, będą uruchamiały proteolizę białek w komórce. I zarówno kalpainy, kaspazy i wiadomo białka proteasomalne będą odpowiedzialne za nadmierne degradowanie białek. Czyli koniec końców balans pomiędzy syntezą i degradacją białka w mięśniach w środowisku mikrograwitacji jest zaburzony, co prowadzi do zmniejszonej produkcji białek sarkomerowych. I oczywiście te informacje mamy z tego względu, że dużo odważnych myszy poleciało w kosmos. I tutaj chciałabym przytoczyć takie jedno ciekawe badanie, które zostało opublikowane dosyć niedawno, w kwietniu tego roku, gdzie wysłano myszy na Międzynarodową Stację Kosmiczną i jak się okazuje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w miejscu, gdzie te myszy są przechowywane, jest zdolność do produkcji sztucznej grawitacji.
Czyli myszy zostały wysłane w kosmos, zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa była trzymana w warunkach sztucznej grawitacji, druga grupa była trzymana w warunkach mikrograwitacji. I wszystko, co do tej pory powiedziałam, potwierdziło się w tych badaniach, co jest oczywiście zawsze dobre. Tutaj znowu mamy porównanie mięsia EDL, czyli prostownik długi palców i soleusa, o którym już też wspomniałam na początku, główny mięsień antygrawitacyjny. I mimo tego, że na pierwszy rzut oka może nie widać zmian, które sztuczna grawitacja wywołała, jeżeli chodzi o przekrój powierzchni przez włókno mięśniowe, to widać na tym wykresie, gdzie obliczyli właśnie powierzchnię przekroju włókna mięśniowego. Widać, że zdecydowanie myszy, które spędziły swój czas w środowisku mikrograwitacji, miały mniejszą powierzchnię przekroju w porównaniu z myszami ziemskimi, że tak powiem, a myszy, które były trzymane w środowisku sztucznej grawitacji, no były gdzieś pomiędzy. Czyli może niekoniecznie ta sztuczna grawitacja odwróciła cały ten proces atrofii mięśni, ale zdecydowanie trochę go poprawiła. Tutaj na tym wykresie mamy cztery różne kolumny z tego względu, że żeby było ciekawiej, nasze mięśnie nie są jednolite. Każde włókno mięśniowe w naszych mięśniach jest troszeczkę inne. Jedne będą bardziej wytrzymałe, inne będą mniej wytrzymałe i tutaj po prostu podzielili włókna w ten sposób. Kolejnym jakby eksperymentem przeprowadzonym właśnie dzięki tym myszom była analiza ekspresji genów i to właśnie tutaj genów odpowiedzialnych za między innymi degradację białka, za autofagię, czyli obumieranie komórki, obumieranie poszczególnych elementów komórki, transkrypcję, translację i wiele innych genów, które są jakby istotne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mięśni. I troszeczkę jest taki chaotyczny może ten slajd, ale co jest bardzo ważne i co jest bardzo ciekawe, jeżeli porównujemy zielone słupki do niebieskich, czyli kontrolę naziemską do sztucznej grawitacji, widzimy, że one są bardzo podobne w każdym przypadku, patrząc na wszystkie tutaj geny i mikrograwitacja, czyli myszy trzymane w mikrograwitacji wystrzelają zazwyczaj do góry, mając podwyższoną ekspresję wielu genów. Generalnie, co nam mówi ten slajd, jest to, że sztuczna grawitacja jest w stanie odwrócić trochę mechanizmów molekularnych, które przyczyniają się do atrofii mięśni w środowisku mikrograwitacji. I jest taki koncept teraz, o którym wyczytałam całkiem niedawno, koncept ćwiczeń w pigułce, bo tak naprawdę jeżeli myślimy o atrofii mięśni, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o loty w kosmos, na chwilę obecną wydaje się to nie być zbyt dużym problemem, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie jemu bardzo dobrze zaradzić. Ale jeżeli myślimy o lotach na Marsa, które oczywiście są w planach, czy na inne planety, czy gdziekolwiek indziej, na dłuższą metę, no możliwe jest, że będzie konieczność interwencji farmakologicznych, jeżeli chodzi o atrofię mięśni. Na chwilę obecną jest dwójka takich kandydatów molekularnych, które mogą być celami właśnie takiej interwencji farmakologicznej. Jest to PPAR delta i miostatyna. PPAR delta jest to receptor jądrowy, którego aktywacja będzie zwiększała wydajność mięśni. Myszy, które miały jakby nadmiernie aktywowany PPAR delta, przebiegały dwukrotnie dłuższy dystans niż myszy, które tej aktywacji nie miały. I te myszy porównuje się maraton versus couch potato mice, co jest dosyć zabawne, ale tak naprawdę jest PPAR delta jest dosyć na wczesnych etapach badań. Z tego co wiem, nie ma jakichś wielkich planów związanych z tą cząsteczką. W odróżnieniu do miostatyny. Wydaje mi się, że o miostatynie pewnie ktoś gdzieś tam już słyszał. Jest to takie białko, które każdy z nas ma w swoim ciele i generalnie miostatyna mówi naszym mięśniom stop w pewnym momencie i nasze mięśnie przestaną
przestają rosnąć, bo tak naprawdę my nie potrzebujemy jakiejś nie wiadomo dużej ilości mięśni, żeby normalnie funkcjonować jak ludzie, i za to odpowiedzialna jest miostatyna za zatrzymanie wzrostu mięśni. I myszy, które mają albo zmutowaną, albo myszy, które były leczone, czy inne zwierzęta, tak jak tutaj jest pokazane, którym było podawany inhibitor miostatyny, mają nadmiernie rozbudowaną tkankę mięśniową, tak jak tutaj jest pokazane na tych zdjęciach. I rok temu miostatyna doczekała się swoich badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i widać tutaj, dla nas najciekawsze będą te dwa ostatnie słupki na każdym wykresie, gdzie pokazane są myszy kontrolne i myszy leczone inhibitorem miostatyny. I widać, że praktycznie w każdym przypadku tu będą inne kolejne mięśnie, nawet w przypadku serca. Inhibicja miostatyny powodowała wzrost masy mięśniowej. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, bardzo obiecujące, jeżeli chodzi o jakieś tam farmakologiczne interwencje w przyszłości, o loty w kosmos. Ale tak naprawdę jakby miostatyna nie jest czymś nowym. Miostatynę znamy od dawna i miostatyna była też bardzo obiecującym lekiem, jeżeli chodzi o dystrofię mięśniową Duchenna. I wszystko wyglądało naprawdę bardzo obiecująco w badaniach przedklinicznych, w badaniach nad myszami. No ale niestety badania kliniczne okazały się nieefektywne. Kompletnie miostatyna, jeżeli chodzi o ciało ludzkie, nie miała żadnego, ciało ludzkie, jeżeli chodzi o pacjentów dystroficznych, no nie miała niestety żadnych efektów. No i to badanie przedwcześnie zakończono, no w związku z tym, że efektów żadnych nie zaobserwowano. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak jest. Są pewne teorie, ale no, co chcę przez to powiedzieć, jest to, że to, że coś działa na myszach, nie zawsze oznacza, że niestety działa na ludziach. I jeżeli chodzi o badania nad miostatyną, to troszeczkę też osobiście jestem optymistyczna, ale też troszeczkę z rezerwacją podchodzę do takich badań. I tu już zakończając mój wywód na temat mięśni i atrofii mięśni w środowisku mikrograwitacji. Tak jak powiedziałam, wydaje się, że atrofia mięśni w tym momencie nie jest jakby jakimś problemem, jeżeli chodzi o loty w kosmos, bo są niektórzy astronauci, którzy wracają z 6-miesięcznej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i mają więcej mięśni niż przed wylotem. Zdarzają się takie przypadki, ale należy pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie z tego względu, że ci astronauci są zdecydowanie jakby intensywnie przygotowywani przed wylotem, ćwiczą potem 2,5 godziny dziennie przez całe 6 miesięcy, a po przylocie na Ziemię poddawani są naprawdę bardzo intensywnej rehabilitacji. Także na początku może wydawać się, że nie jest to problemem, ale jeżeli na przykład myślimy tak jak mówię, o lotach na Marsa, o lotach gdziekolwiek indziej, dalej, atrofia mięśni ciągle będzie dla nas problemem i dlatego konieczne są następne badania, konieczne jest szukanie nowych rozwiązań tak naprawdę, jak możemy tą atrofię zatrzymać. I na tym chciałabym zakończyć.